Good afternoon, coach. Chciałem zapytać przede wszystkim na początek o sytuację kadrową. Byłem na treningu, widziałem, że chyba jeszcze tak dobrze to od miesięcy nie było. Am I well informed that you become father? Congratulations. Nie wiem, czy dobrze zostałem poinformowany, ale chciałbym pogratulować z powodu zostania ojcem. Okay, then we have this situation in the squad that is quite okay, I must say. Rzeczywiście muszę powiedzieć, że sytuacja w składzie jest całkiem dobra. What we know for this game that is waiting us now is that Gamboa is suspended. Wiemy przed meczem, który nas czeka, że Gamboa jest zawieszony. Lonchar was back to the team today. He became sick during game day in Wrocław. Lonchar wrócił dzisiaj do zespołu, zachorował w dniu meczu we Wrocławiu. Smoley is back in training for the team. Smoliński wrócił do treningów z drużyną. So the situation is quite okay. We should know that some of the players that is back in the team, that in team training has been out for a long time. Więc sytuacja jest całkiem dobra. Musimy pamiętać, że niektórzy z zawodników, którzy wrócili do treningów z drużyną, byli poza składem i poza treningami przez całkiem długi czas. What I want to try to say here is that Lonchar is not ready to play full game for sure. Smoley is definitely not. Marcel is still not. So you can by your eyes say that the numbers is okay in training, but there is some players that needs much more time before they are ready to compete. To, co chcę przez to powiedzieć, to to, że niektórzy zawodnicy nie będą w stanie rozegrać całego meczu. Lonchar na pewno nie jest gotowy, żeby cały mecz rozegrać. Kacper Smoliński też nie i Marcel również nie. Więc przez to chcę powiedzieć, że niektórzy zawodników będą potrzebować czasu na to, aby być gotowi rozgrywać pełne mecze z drużyną. To jeśli mogę dalej, chciałem wrócić do meczu ze Śląskiem. Kilka dni minęło, to na pewno nie jest też żaden zarzut, ale chciałem zapytać o to, czy wiemy więcej, dlaczego tak wyglądała pierwsza połowa. Myślę, że nikt nie będzie miał nic przeciwko, jeżeli będziemy wygrywać te mecze, grając w ten sposób, ale czemu ta pierwsza połowa była tak słaba? First of all, when this is coming, I can't even count how many times I have been sitting here or on after away game that we have completely dominated the game for 90 minutes, created a lot of score chances and still lost. Skoro to się pojawia, już nie pamiętam ile razy siedziałem tutaj i mówiłem o tych meczach wyjazdowych, w których dominowaliśmy przez pełnych 90 minut, stwarzaliśmy okazję do strzelenia bramki, a mimo to przegrywaliśmy. So for sure it was about time that we got the margins with us, let's say. I z pewnością był to najwyższy czas, żeby ten margines, ten łód szczęścia był po naszej stronie. Back to your question. I just can refer to what I asked the questions in the dressing room in halftime. Very easy, soft. Ask the players what we must do to be proud after the game in second half. And everyone was answering very loud that we need to start playing. We need to show courage. We need to let the shoulders down. So this was what happened. Więc odpowiadając na to pytanie, wrócę do tych pytań, które dość łagodnie zadawałem w przerwie w szatni. Co musimy zrobić, żeby wygrać ten mecz? I była bardzo głośna odpowiedź, że musimy zacząć grać, musimy pokazać odwagę. I to właśnie się stało w drugiej połowie. Jeśli mogę dalej. Adrian Przyborek. Środek pola. Patrząc na skład, byłem pewien, że oni zwahane będą się wymieniać pozycjami. To raczej nie miało miejsca i czy on jest tak na stałe przypisany do gry w środku pola w tym momencie, czy jednak będą tu zachodziły rotacje? Still can be some rotation, but I think the performance has shown that Vahan is best when he plays on the wing, and I see Szyborek's skill
fits quite good in central. I like when he is playing at his best in central. So, but it's all, it can have impact about the other surrounding also about players. Oczywiście może być pewna rotacja, ale myślę, że gra pokazała, że Vahan najlepiej sprawdza się na skrzydle, a Adrian w środku pola, ja go widzę na tej pozycji, ale oczywiście wiele innych rzeczy będzie wpływać na to, co się będzie działo, jeśli chodzi o ustawienie na boisku. No to jeśli jeszcze mogę drugiego młodzieżowca, który zagrał we Wrocławiu, gdy Marcel pojawił się na boisku, nie przyszło trenerowi do głowy po kilkunastu minutach, żeby może dokonać jeszcze jakiejś zmiany, bo no Marcel nie wyglądał dobrze w tym meczu. Marcel is a good player. I like him so much. He didn't have his best performance in this game, but it's also connected to his injury time outside, and he will get better and better during this time. So I don't take it as a big thing. We have corrected the things that we need for this, and he will be ready on Friday again. Marcel jest dobrym piłkarzem, ja go lubię. Rzeczywiście nie miał najlepszego występu we Wrocławiu, ale było to związane z jego wcześniejszą kontuzją i z jego pozostawaniem poza zespołem, więc na pewno jeszcze lepsze dni, lepsze mecze przed nim. Poprawiliśmy to, co było potrzebne do poprawienia w tym meczu. Dziękuję. Kto następny z pytaniem? Proszę bardzo. Panie trenerze, jak dobrze już wiemy, z powodu żółtej kartki w Radomiu nie będzie mógł zagrać Joe Gamboa. Kto jest dzisiaj najbliżej do gry w podstawowej 11 na jego pozycji, biorąc pod uwagę, że mogący zagrać tam Rafał Kurzawa i Kacper Smoliński dopiero wracają do formy po wyleczonych kontuzjach? We have for example Alex Gorgon that was out for last game. I think from the midfield perspective, we are quite we have good numbers, let's say. Mamy Aleksa Gorgona, który nie zagrał w ostatnim meczu, i myślę, że z perspektywy linii pomocy mamy całkiem dobre liczby. For example, it's when we go out and play against Slonsk, it's quite hard to put Alex on the bench. He's a great player and he has done extraordinary during the time, so it was tough. Na przykład w meczu ze Śląskiem bardzo ciężko było posadzić Aleksa Gorgona na ławce rezerwowych. On jest naprawdę świetnym, wyjątkowym zawodnikiem i po prostu było ciężko podjąć taką decyzję. Dotyczące naszego najbliższego rywala, panie trenerze, Radomiak doznał zimą mocnego osłabienia w postaci odejścia do Wuhan, czyli Towns, Pedro Henrique. Przypomnę, jesienią 8 goli, 4 asysty. Po jego odejściu, którego z zawodników naszego rywala by pan dzisiaj wyróżnił i na kogo pana zdaniem trzeba będzie szczególnie uważać w piątkowej rywalizacji? Do I say red, correct, Wolski? Yeah. Wolski, jeśli yeah. Dobrze pamiętam nazwisko. Is a great player for them, I must say. He has skill to lock up defense. So he's one of very really good quality individual player. Wolski jest świetnym zawodnikiem w Radomiaku, ma bardzo dobre umiejętności angażowania zawodników obrony, więc jest to jeden z ich czołowych zawodników. But you know, Radomiak got beaten very tough first round, first game here 6-0. Radomiak poniósł straszliwą klęskę w pierwszym meczu tej rundy, przegrali 0-6. What you can be absolutely sure about is that every team that gets this kind of defeat will be much better in next game. That's for sure. Everyone will react in a very good way. Ale można mieć pewność, że każda drużyna, która poniesie tego rodzaju porażkę, będzie bardzo mocno zmotywowana w kolejnym meczu i każdy z zawodników zrobi wszystko, żeby kolejny mecz wygrać. So I think to point out, now I pointed out one player, but Radomiak will be
They are strong as a team, but they will be even more strong after this defeat in first round. Ja wskazałem tylko jednego zawodnika, ale Radomiak jest dobry jako drużyna, jest mocny jako drużyna i będzie jeszcze mocniejszy po tej porażce w kolejnym meczu, w kolejnej kolejce. Dziękuję. Kuba, widziałem. To proszę podejść do tyłu, jeśli możesz, do Kuby. Dziękuję. Panie trenerze, jeszcze wracając do meczu ze Śląskiem, którego z zawodników, żeby nie użyć złego słowa, z którym zawodnikiem najdłużej pan rozmawiał, najwięcej pan wychwycił rzeczy, które można w jego grze by było zmienić? You know, I'm quite honored because the players in Pogoń is quite well aware about the performance that they do. Mam duży zaszczyt pracować z zawodnikami w Pogoni, którzy mają wysoki poziom świadomości swojej gry. And what we are starting to create here is not that just the coach needs to judge the player. The players is running a good leadership inside the team. I to, co zaczęliśmy już budować w drużynie, to, że to nie tylko trener musi oceniać i korygować grę zawodników, ale że mamy przywództwo wewnątrz drużyny. So we really help each other to understand what is needed for win games, and we always have Grosi for this. Against Slonsk, for example, during the break when someone threw bottles into the pitch, we got 5-6 minutes. Then it was Benedikt Sek that was really, really strong in his message to the team, and so we create more leaders inside a team, and it's much stronger message when players is talking to players, when coach is talking to players, much stronger. I pomagamy sobie wszyscy nawzajem w zrozumieniu tych rzeczy, które są potrzebne, aby wygrać mecz. Mamy od tego Grosika, ale podczas tej przerwy, kiedy butelka wylądowała na murawie podczas meczu ze Śląskiem, mieliśmy 5 do 6 minut, to taki przekaz popłynął od Benedikta Secha. I bardzo ważne jest to, że zawodnicy sobie nawzajem pomagają i nie potrzebują do tego i do tej kwestii przywództwa, nie potrzebują trenera. So what I want to say is that we really make sure that everyone knows about what is asked for them, and it's not just me that asks performance, it's also between the players, and this gives a strong team. I próbuję przez to powiedzieć, że każdy z zawodników wie, czego się od niego oczekuje, i nie jest to tylko oczekiwanie z mojej strony jako trenera, ale również oczekiwanie ze strony kolegów z drużyny, i to podnosi grę poszczególnych zawodników i drużyny. Dziękuję. Jakub, czy kolejne pytania? Tak, panie trenerze, jedno nazwisko. Ja już przed tygodniem dopytałem się o to nazwisko. Tym razem też bym się dopytał o Rafała Kurzawę. Czy on fizycznie jest gotowy na granie, no dajmy na to 80 minut, czy jeszcze boi się pan, że wytrzyma godzinę i stąd obawy, czy już go od samego początku wpuszczać w Radomiu? I think Rafa has some natural good pace level. Rafa ma pewien naturalny dobry poziom tempa. So I think somehow he has this naturally inside him. He's a very clever player that helps the speed up the performance inside the team. So he was playing all around and he has been out for, let's say, 1 month after this, and as you know, I trust him a lot, so you should not be too surprised if he joined the team already now. On jest bardzo inteligentnym zawodnikiem i potrafi zagrać w taki sposób, który przyspieszy grę, w sposób naturalny przyspieszy grę całej drużyny. Zagrał całą rundę jesienną, potem był wyłączony przez miesiąc, ale jak państwo wiecie, bardzo go cenię i możecie nie być, czy pewnie nie będziecie zaskoczeni, jeśli go zobaczycie na boisku w kolejnym meczu. Dziękuję. Kuba? Panie trenerze, pan już wspomniał, że mobilizacja Radomiaka będzie na najwyższym poziomie. Czy w związku z tym gra Pogoni w jakiś sposób przez ten pierwszy fragment spotkania będzie jednak mimo wszystko zachowawcza?
żeby czasami nic nie stracić na samym początku, czy raczej od początku będziecie starać się narzucić swoje warunki? What I didn't mention here before, according to Radomiak, is that they also have four players suspended for this game. To, o czym nie mówiłem wcześniej, jeśli chodzi o Radomiaka, to to, że oni mają czterech zawieszonych zawodników na ten mecz. Sometimes you can guess this is how they will play and this is the players that will play. In this situation, we are not leaving any energy at all to just guess because it's impossible. Czasami można zgadywać i domyślać się, w jaki sposób dana drużyna zagra, ale w tej sytuacji w zasadzie nie będziemy w ogóle tracić energii na zgadywanie, jak oni mogą zagrać. So again, full focus on ourselves, but I would say that we can't do the kind of performance we did in Wrocław over 90 minutes and think that we can win again. I think we need to step up in our performance. We need to be much better with the ball. We need to play with much more courage and take more initiative in the game, if this is the answer to your question. Więc skoncentrujemy się na naszej własnej grze, ale jedno co wiemy po meczu ze Śląskiem, że nie możemy grać tak jak we Wrocławiu przez 90 minut i liczyć na to, że wygramy. Musimy przyspieszyć naszą grę, musimy lepiej grać z piłką, musimy grać odważniej i mam nadzieję, że to jest odpowiedź na pana pytanie. Dziękuję. Panie trenerze, zasygnalizował pan, że przed tygodniem, że będzie w tej rundzie wiosennej trzymał się tego, żeby jeden młodzieżowiec stale był na boisku. Czy podtrzymuje pan to również na mecz z Radomiakiem i kogoś z tej dwójki, Wędrychowski, Przyborek, chyba są najbliżej, zobaczymy od początku, czy no, po tym meczu we Wrocławiu jest jakiś taki znak zapytania? No, there's no. This is something that will keep on during the full round. To jest coś, co będzie trwało przez całą rundę wiosenną. And as I said, Marcel is not ready to play 90 minutes, so we'll see who we choose. But I think Szyborek during the game in Slonsk, he gets at the moment from second half and to 60 minutes, I think he get better, let's say. Tak jak mówiłem, Marcel nie jest gotowy do tego, żeby zagrać 90 minut, natomiast Adrian Przyborek w meczu ze Śląskiem, powiedzmy od początku drugiej połowy do 60 minuty, poprawił swoją grę. And for him to grow even better, he needs some consistency in the team also, that he's not just fighting for his space in the team, he feel comfortable and can start to perform from this space. So I do tego, żeby mógł się rozwijać, to on potrzebuje pewnej konsekwencji, nie tylko sytuacji, w których musi walczyć o swoje miejsce w drużynie. So I told you after the press conference about education, the focus to education, but it's when you start playing, you should keep on playing, not just go in and out from the team, because then you will not get this consistency that is needed to get better. I mówiłem podczas poprzedniej konferencji prasowej o znaczeniu edukacji. Kiedy zawodnik zaczyna grać z drużyną, to powinien w niej konsekwentnie grać. Nie może być tak, że tylko wchodzi na boisko i schodzi, ponieważ wtedy właśnie tej konsekwencji w grze i możliwości rozwoju będzie brakować. So don't be surprised if Szyborek starts. Więc nie zdziwcie się, nie bądźcie zaskoczeni, jeżeli Przyborek zacznie od pierwszej minuty. Dziękuję. Kuba, czy jeszcze, czy wędrujemy z mikrofonem dalej? Maciej. Proszę. Okej, okay. Kogo, gdzie mam? Dzień dobry. Dzień dobry. Panie trenerze, chciałbym jeszcze wrócić do tego osłabienia Radomiaka. Czterech piłkarzy wypadło im za kartki, w tym wysoki napastnik Rocha. Również oni sprzedali w przerwie zimowej drugiego wysokiego napastnika Pedro Henrique. Pedro Henrique i Rocha strzelili razem 10 bramek jesienią. Radomiak został bez tej typowej dziewiątki, tak jak grali, więc to chyba jest ułatwienie dla Pogoni i jak gdyby umożliwia trochę rozszyfrowanie tego zespołu przed meczem, jeśli na tej kluczowej pozycji nie mają piłkarza. Mhm.
these two players you mentioned make them very strong in crossing situation, for example? Very strong. Ci dwaj zawodnicy, o których pan powiedział, powodowali, że to była bardzo silna drużyna, szczególnie w sytuacjach dośrodkowań. What we know is that they signed a new striker today. Wiemy, że podpisali kontrakt z nowym napastnikiem dzisiaj. I really don't know about the skill this player has because I haven't had the possibility to see him yet. Nie wiem, jakie są umiejętności tego zawodnika, ponieważ jeszcze nie miałem okazji go zobaczyć. But if he has similar skills, I think we need to be very very aware about the strength. But let's wait to see who is playing and the skill for this player. But it was quite extreme, the skills these two players had. Jeśli chodzi o tego nowego zawodnika, to jeżeli będzie miał podobne umiejętności do tych dwóch, o których pan powiedział, to rzeczywiście będziemy musieli być tego świadomi. Natomiast musimy zobaczyć, kto zagra i jakie będą umiejętności tych zawodników. Natomiast te umiejętności tych dwóch piłkarzy, o których pan wspomniał, były rzeczywiście ekstremalne. Czy mamy kolejne pytanie? Artur, proszę bardzo. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie trenerze, Pogoń wygrała we Wrocławiu po 23 latach. Po raz pierwszy na nowym stadionie. Pokonała lidera, który miał serię 16 meczów bez porażki, i to na jego boisku. Więc chyba aż tak źle nie grała pana drużyna, jak można by czasami było odebrać to w przekazach medialnych. Think after reading some of the news comments. I think my perspective of this is that people have seen Pogon play, and when you expect Pogon to play on this high level, high quality level every time. Moje spojrzenie na to jest takie, ludzie widzą i widzieli, jak Pogoń gra i grała wcześniej, i spodziewają się, że Pogoń będzie grać na takim wysokim poziomie intensywności przez cały czas i za każdym razem. So I think what people is writing about Pogoń is more from the past and than from this game, because the expectations on Pogoń is so high when it comes to playing style and these kind of things. I myślę, że to, co ludzie piszą na temat występu Pogoni, jest bardziej związane i odnosi się do przeszłości, a nie do tego konkretnego meczu, ponieważ poziom oczekiwań w stosunku do Pogoni i stylu gry jest bardzo wysoki. But we win this game. And we win after 23 years. Ale wygraliśmy ten mecz i wygraliśmy po raz pierwszy od 23 lat. And we also defeated the number one at this moment club in Ekstraklasy. So it's very strong. Pokonaliśmy również obecnego lidera Ekstraklasy, więc to pokazuje, że jesteśmy mocni. Now the challenge for us is to make sure that you don't get defined just to you don't define yourself just to for one win against Slovansk away 23. It's what you do every day that defines a winner. I teraz naszym wyzwaniem jest to, że nie określa nas jako drużyny to jedno zwycięstwo w jednym meczu czy pierwsze po 23 latach, tylko podejście i zwycięstwo w każdym meczu definiuje zwycięzcę. So what we need to do now is to show that we was serious about the win in Wrocław and go out and with even more determination in the team and make sure that we are ready to win next game also. I musimy teraz pokazać, że to zwycięstwo we Wrocławiu było na poważnie. Musimy wyjść z jeszcze większą determinacją i zrobić wszystko, żeby wygrać również nadchodzący mecz. My wiemy, że Pogoń potrafi grać widowiskowy, efektowny futbol. Odniosła teraz drugie z rzędu wyjazdowe zwycięstwo, grając troszeczkę inaczej, ale prezentując taką siłę drużyny, mentalną, boiskową, pewność siebie w takim dobrym tego słowa znaczeniu, grającą mądrze przede wszystkim, grającą po to, żeby osiągnąć dobry wynik. Mam nadzieję, że taka gra, oczywiście, jeżeli przeciwnik, bo wiadomo, przeciwnik nie zawsze może pozwolić, czy to na widowiskową grę, czy na taką jak we Wrocławiu, ale jednak będzie kontynuowana, bo to jest droga do sukcesu. Football is complicated because you need to learn to win in different ways.
Piłka nożna jest skomplikowana, ponieważ trzeba nauczyć się wygrywać na różne sposoby. Normally when we have this kind of games before, but we are not playing exactly like we want, then the body language with the player, the complaining between the players gets stronger. And then we lose. Zwykle, jeżeli mamy za sobą takie mecze, o których wiemy, że nie graliśmy tak, jak chcieliśmy, wówczas język ciała, wówczas to narzekanie między zawodnikami staje się widoczne i wtedy przegrywamy. But I think in this game we accepted that sometimes it is like this, but then we need to do absolutely maximum about how to win the game in a different way. And this is matureness in the team, and I think we show this, and at this moment we also in the end could win the game, not because we are starting to complain about each other and I want to play like this, I want to do like this instead. No, now we do this and we do it properly and then we win the game. I jest to dowód pewnej dojrzałości drużyny, że jesteśmy w stanie zobaczyć, że co się dzieje nie tak, ale musimy zrobić wszystko, żeby wygrać ten mecz w inny sposób. Bez narzekania, bez mówienia, że ja chcę grać tak, ja chcę grać inaczej. Musimy zebrać się i zrobić wszystko, żeby wygrać mecz. Być może wielu kibiców pan zaskoczył tą zmianą pozycji dla Adriana Przyborka, bo jesienią grał głównie jako skrzydłowy. Ten pierwszy występ na boisku lidera, na trudnym terenie, może nie był doskonały, ale wydaje się, że ten piłkarz z każdym meczem, grając na tej pozycji, może chyba więcej nawet zyskać niż na skrzydle, grając jako skrzydłowy. Czy ma pan tyle cierpliwości, bo to jest młody chłopak, 17-letni, o dużych umiejętnościach technicznych, o potencjale do takiej gry kombinacyjnej, gdzie może te trójkąty, czworokąty z Kulurisem, z Grosikiem, z Wahanem się fajnie wkomponować. I nawet jeżeli przytrafi się ciut słabszy mecz na tle kolegów z zespołu, czy pan będzie miał tą cierpliwość do tego młodego gracza? This is a good question. I do it a little bit longer. Hope you accept this. To jest dobre pytanie i odpowiem na nie nieco dłużej. Mam nadzieję, że państwo to zaakceptujecie. I have told him that he will play in this team as long as his behavior after doing mistakes, losing ball is 100% reaction. Powiedziałem mu, że będzie grał w drużynie tak długo, jak długo jego zachowanie po popełnianiu błędów, po stracie piłki będzie stuprocentową reakcją. Because I know when he will become a great player. Ponieważ wiem, że wtedy stanie się doskonałym zawodnikiem. So I go back again. Last year he was not. He didn't react well to mistakes. He didn't react well to things that was not going his way. W zeszłym roku i w poprzedniej rundzie on nie reagował dobrze na błędy i na te rzeczy, które nie szły po jego myśli. I used to link this to now when you have your newborn child, you will put this into the mouth, and when he or she lose this, he or she start to crying. Łączyłem to z takim dziecięcym zachowaniem. Kolega ma świeżo narodzonego syna, Jerzy, i kiedy córeczkę, tak? Kiedy wkładamy dziecku smoczek w usta i ten smoczek wypada, to w tym momencie dziecko zaczyna płakać. And it's the same with players. If you lose this, you start to complain or take it up and go again. I to tak samo jest z piłkarzami. Kiedy zgubią ten smoczek, to zaczynają płakać i narzekać, albo podnoszą go i grają dalej. So this was a very important education for him to understand that you can't act like this when things is going tough for you. You need to keep on going, you need to react good and you need to having good behavior. Then he will play, for sure. I to była bardzo ważna lekcja właśnie w sytuacji, w której coś idzie nie tak, kiedy popełnia się błędy, nie można zacząć narzekać, tylko trzeba po prostu robić swoje, poprawić to i iść dalej. But if I play him when he has this behavior like complaining, this, then he will never learn, because then he thinks this is the way into the team. Ale jeżeli będę go wystawiał w
sytuacjach, w których właśnie będzie się zachowywał w taki sposób narzekania, to wtedy niczego się nie nauczy, bo będzie uważał, że to jest właściwy sposób zachowania. And that's why we are in a situation now that we need to play every time, because at the moment we sold Wengi and Marcel got injured, we have no one that was ready to play. I właśnie teraz musimy grać przyborkiem, ponieważ kiedy sprzedaliśmy Łęgowskiego i kiedy Marcel ma kontuzję, nie mamy nikogo, kto jest gotowy do gry. And it's all okay, but if I got, if for example, Darek tell me that you need to play with a youngster at this moment, then Szyborek will not play in Śląsk and he will not play against Radomiak, because he will not be ready. The education will be weak. And he will not be ready. So now he's ready to play because he got his reward when he deserved it. You understand? Gdybym otrzymał informację czy polecenie od dyrektora sportowego, że mam zagrać młodzieżowcem w meczu ze Śląskiem czy Radomiakiem, ale zachowanie Adriana Przyborka byłoby niewłaściwe, to go nie wystawił. Mam nadzieję, że to jest zrozumiałe dla Państwa. I can give you one more, but it's the same. Playing time for a player is like a diploma after you finish university. Podam jeszcze jeden przykład. Czas gry, czas na boisku dla zawodnika jest czymś w rodzaju dyplomu ukończenia uczelni. If you become journalist, you need to go to university to become a journalist. Aby zostać dziennikarzem, trzeba pójść na studia, na uniwersytet, na dziennikarstwo. And if you first they go to university and you get your diploma, and teacher say, okay, you don't need to be here if you don't want, you have your diploma. Gdyby już na początku studiów, gdybyście poszli na studia, na uniwersytet i nauczyciele powiedzieliby wam, okay, nie musicie tutaj przychodzić, macie dyplom od razu. You will probably not be on the lessons. Prawdopodobnie nie uczestniczylibyście w wykładach, w zajęciach. And this is the same with players. We need to make sure that we focus on education, and when they have educated and show that they have grown, then the playing time comes. I tak samo jest z piłkarzami. Musimy się najpierw skupić na edukacji i wtedy, kiedy zobaczymy, że oni już się czegoś nauczyli, kiedy się rozwiną, wtedy otrzymują nagrodę w postaci czasu gry. Is it clear or? Mam nadzieję, że to jest jasne. Dobra. Ja dopytam jeszcze, panie trenerze, bo ten pana wywód o Przyborku i ten przykład, że on nie było tej należytej reakcji po stracie piłki. I moje pytanie jest takie, czy wobec tego w grupach młodzieżowych nie zostało coś zaniedbane, jeśli on nie do końca jest przygotowany na reakcję i na takie zachowania? Może błędy we wcześniejszym szkoleniu były? No. This is natural. When things is not going your way, this is how you react, and then you need to teach how to react when things is not going your way. It's the same in all this generation. You need to work with them, you need to help them, and he was coming as a 16 years old, so it's quite natural that he has not had too many tough situations in life, so this is something you need to go through. Nie, to jest coś naturalnego, kiedy coś idzie nie po naszej myśli, kiedy coś tracimy, to w ten sposób reagujemy i musimy się właśnie nauczyć, jak reagować w inny sposób na takie sytuacje. Adrian Przyborek przyszedł do drużyny w wieku 16 lat, więc całkiem naturalne jest to, że nie miał wcześniej trudnych sytuacji, zbyt wielu trudnych sytuacji w życiu i że nie nauczył się reagować w odpowiedni sposób. Panie trenerze, pozwolę jeszcze sobie zadać jedno, może dwa pytania, ale na początku to jedno. Po takim zwycięstwie, bo to jest duże naprawdę osiągnięcie, to trzeba docenić. Tak jak już wspomniałem, 32 lata, pierwszy sukces na 23. nowym... 23, przepraszam, 23 lata, pierwszy sukces na nowym stadionie. W 15 meczu pierwsza porażka Śląska od któregoś sierpnia. U siebie oni ostatni raz przegrali 29 lipca. Zaznaczam może, z naciskiem na słowo może. Może to spowodować jakieś samozadowolenie, samouspokojenie w zespole, ale też, i na to liczę, może wywołać jeszcze większą motywację na następne mecze. Że to jest sygnał, że nas stać na bardzo dużo w tym sezonie, mimo że jeszcze ta strata punktowa do czołówki jest, no już jest mniejsza, ale mimo wszystko duża. Jaką pan reakcję zauważył na treningach wśród swoich zawodników? Hmm.
I think everyone was very happy with the 3 points, but very also full of energy to keep on winning, to keep on winning, and to keep on winning in a way that is more Pogon style, but not go to Pogon style and start losing. We keep on doing what we should in defense. We do this in a disciplined way, and then we win games. So if not Pogon, we'll play like we always do, and we will keep on winning. I don't give a fuck about this. We need to keep on winning, and how we win doesn't matter. Widziałem, że wszyscy byli bardzo zadowoleni z 3 punktów, ale również byli bardzo zmotywowani i chętni do tego, żeby wygrywać kolejne mecze i żeby grać w stylu, do jakiego jesteśmy przyzwyczajeni, jeśli chodzi o Pogoń. Natomiast dla mnie nie obchodzi mnie styl, w jakim gramy. Najważniejsze jest to, żebyśmy wygrywali i żebyśmy zdobywali kolejne punkty. Czy mamy jeszcze pytania do pana trenera? Come on. Mamy z tyłu. Raz. Dzień dobry panowie, to tak na krótko chciałbym tylko pana trenera zapytać o zagrożenie, jeżeli chodzi o Kamila Grosickiego, no bo jemu żółtej kartki brakuje do tego, żeby się już wykartkować całkiem. No czy byłby pan zadowolony, gdyby na przykład z ŁKS-em sobie odpoczął, czyli z Radomiakiem jakie taką kartkę złapał, a potem już czysty przystąpił do kolejnych spotkań? We don't think so. I think when the yellow card comes, we need to accept this. Nie myślimy w ten sposób. Kiedy pojawi się ta żółta kartka, będziemy musieli to zaakceptować. I don't believe in calculation about these kind of things. Nie wierzę w kalkulacje dotyczące tego typu rzeczy. Dziękuję. Czy są jeszcze pytania? Pytań nie widzę. Dziękuję bardzo za udział w konferencji.